kawiarnia otwarta tylko w godzinach lunchu. O, pecety! Nie no, w takich czasach już pecety? Nie, chociaż z drugiej strony... W jakich wy czasach jesteśmy? Skoro w teraźniejszości w tej grze istnieją takie machiny, dzięki którym można w wspomnieniach się grzebać, to myślę, że to powinien być 2006? Może? Ci! Nadchodzi! Alt-tab! Alt-tab! Alt-tab. No oczywiście wiem, co to jest. Zmiana okienek, tak jakby. Ale zobaczmy tak na wszelki wypadek. Nauczmy się czegoś nowego. Nieraz ratuje życie, dokładnie. Alt F4 też, czy tam Ctrl F4, już nie pamiętam, bo tej kombinacji akurat zwykle nie używam. Następnym razem macie być lepsi, durnie, lepsi. Sala. Później z niej skorzystamy. Mogę zrozumieć tego, że linie boiska są dla niego prostokątami. W sumie też racja, dziwne. Aha! Ćwiczyć, kurwy! Uk. Niech będzie, wygrałeś. Bujach. Bujaka. Czy tak nie mówiły czasem żółwie ninja? Ja tam wiem tylko, że one żarły pizzę. Niebezpiecznie jest tutaj zostawiać fortepian wśród tych wszystkich bachurów. Co będzie, jak któryś nie będzie ćwiczył i sobie usiądzie do niego, zacznie grać i go rozwali. Tym bardziej dlatego, że to chyba jest podstawówka. O! Gdzie biegniesz? Chcę usunąć małe dzieci z tej rzeczywistości. Plecak widzę. Pewnie z nim trzeba będzie ten układać te całe te obrazki. Ta, ona jest wyjątkowa, ale jest też wyjątkowo nudna. Spójrz na nią! No sama siedzi, bo chce mieć spokój. Siedzi tam sama całymi dniami z tą chytną, zdeformowaną kaczucho! To nie jest zdeformowana kaczucha, to dziobak! Co to jest dziobak, do chulery? W każdym razie ona jest taka wyłączona, rozumiesz? No da jakby była totalnie z innej planety. Bo faceci są z Marsa, a kobiety z Wenus. Wiem, czy to nie jest fajne? Będę mógł pogadać z koszmitem! Uk, jeżeli jesteś obcym, to na pewno jest. Xenomorfem. Tak naprawdę, jeśli chcesz być dziwakiem, to dlaczego nie kolegujesz się z emo i gotami? Nie chcę sobie zepsuć fryzury. Już sam fakt, że istnieje nazwa na ich określenie, dużo o nich świadczy. Ach, człowieku! Brony, kurwa! Nie mam nic oczywiście przeciwko nim. Nick, posłuchaj, ja nie chcę być kolejnym zwykłym dzieckiem w morzu zwykłych ludzi. Czy ty no... Może dlatego on na Księżyc chce lecieć, ponieważ ona jest z innej planety, może z Księżyca czy coś. Przynajmniej tak sobie ubzdurał w dzieciństwie. Tak mi się wydaje. Teraz no, jako że River umarła czy coś w tym stylu w teraźniejszości, to chcę do niej dołączyć. Ale czy ty naprawdę uważasz, że bycie z nią może cię zmienić? Może ciebie wzbogacić w jakiś sposób? Myślę, że będziesz tylko zwykłym gościem, który ma nieśmiałą dziewczynę. Nikt, ona nie jest nieśmiała. Jest w niej coś dziwnego. Bycie dziwnym nie zawsze jest dobre. Czy ty w ogóle wiesz, że on... Czy ona chce być inna? Tak w ogóle to czemu jej spokoju, kurwy, nie dacie? Może ona po prostu chce sobie spokojnie chodzić do szkoły i wracać do domu? Co z tego, że kurwa sama siedzi? Do jasnej cholery. Może ona właśnie chce być taka jak inni ludzie. Właśnie to mnie też denerwuje w podstawówkach i w bachorach, do jasnej cholery. Nie możesz sobie, kurde,
sam posiedzieć, bo zaraz zaczną na ciebie gadać, że jaki ty dziwny i tak dalej. No nie, może po prostu chcesz kurwa trochę spokoju. Masz na przykład zły dzień, albo ciebie ktoś zdenerwował. Ale nie, dostajesz kurde piłką lekarską w łeb. Nie, tak właściwie mi się nie stało, ale trochę dużo tego, no, jakby to powiedzieć, też tak jakby, trochę taki byłem. Tyle, że jak już miałem kolegów, to tylko garstkę, ponieważ no, lepiej mieć garstkę przyjaciół niż pierdyliard znajomych, którzy ci nie pomogą w potrzebie. Jeśli tak jest, ukierunkowanie jej w inną stronę nie pomoże, nie sądzisz? Nik, jest ważne jest to, że wiem, czego ja pragnę. Ty kurde masz 9 lat! Nawet jeszcze trenerem Pokémon nie jesteś. Czy tam, nie wiem, może masz 9, może nie? Może 12? A może kurde już PiS tutaj rozpierdzieliło cały system i masz już 14 i jesteś w 8 klasie podstawówki. To właśnie ona jest moim pragnieniem. Myślę, że to nie pasuje do małego dzieciaka. Czyli chcesz ją za to, co posiada, a nie za to, kim jest. Człowieku, to nie jest fajne. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Wiem. A ja myślę, że jesteś w błędzie. Ludzie nie są tacy charakterystyczni. Każdy człowiek jest wyjątkowy na swój sposób. To trochę dziwne jest to, że podstawówkowicze gadają o takich rzeczach. Dorosłych to nie pasuje do nich. To właśnie mówiły nam wam babcie. Zaraz, zaraz, więc ten gość lubi się otaczać tylko rzeczami modnymi, eleganckimi i oryginalnymi? To raczej, wstrząsające. Wiesz co, czasami mam chęć walić naszych klientów po łbach. To jest szkoła średnia. Szkoła średnia, dobra, myślałem, że to kurde podstawówka. W tym okresie wszyscy są draniami. Czyli gimnazjum. Ale wiesz co, witaj w klubie. Czy nie, średnia to liceum. Szkoła wyższa to szkoła wyższa, czyli średnia to chyba liceum. Czekaj, więc to właśnie to powiedział jej na klifie? Tak przypuszczam. Dlatego zwariowała i zaczęła robić te straszne króliki, prawda? Bo przyznał się do tego, kto wie jak dawno temu. No bo wiesz, musiało ją to bardzo urazić. Nie kupuję tego. Coś nam umknęło. Więc musimy to zbadać, Sherlocku. Damy radę. Myślę, że nasza przepustka do dalszej drogi oparta jest o stół. Okej, ale kulki nie zdobyliśmy, chyba że... Mniejsza o powody i intencje, to niesamowite, że znają się od szkoły średniej. Ile związków w dzisiejszych czas... O, dziękuję za to, że nie doczytałem. Nie wiem jak to, ale moim udało się świetnie, tak? Tak świetnie, że nawet nie zauważyłem, kiedy ze sobą zerwaliśmy. To by się zgadzało. Za każdym razem, kiedy ją widzę, zaczynam ją coraz bardziej lubić. Daje gwarancję łatwego połączenia wspomnień. Musiała zostawić w jego umyśle bliznę tak wielką, jak w moim. Jest! Teraz szli. W tył, nie w przód. A powinnam? Nie, jestem w tym dobry. Kamehameha. Już się boję. Hamy! Hej. Ewa, nie jest dobrze. Nigdy kurwa nie przerywaj w środku kamehameha. Co? O, fuck me! 6! No to mamy problem. Jak to teraz ogarnąć? No, nieźle.
tyle powiem. Zaraz, coś mi może świta. Albo może nie świta. Tylko ściemnia! Nie, po skosie chyba nic teraz nie zrobimy. Fuck me! Coraz to trudniejsze się robi. A jestem pewien, że kurde nie muszę nad tym nawet się zastanawiać. Ryzyk fizyk. Chyba już zrąbałem. Zmaściłem już. Ta, zjebałem. Chyba, że... Nie może kurde być! Ohohoho! Ale jestem zajebisty! Nawet jeżeli nie wiem co robię, to i tak dobrze wiem co robię! Teraz pewnie będzie się buntował. Mamo, nie chcę jeść tej burakowej zupy! Jestem już dorosły! Albo idę do szkoły! Miłego dnia, Joey. O! No tak, przecież ten... Ona tak go nazywa. Moja dziecinka tak szybko dorasta. A co jeśli on byłby dziewczynką? Też nazywałaby go po dziadku? Nie byłoby tak źle, w końcu imię kończy się na ej. Joey, Joey, Julie brzmi słodko. Jeśli brzmi tak słodko, to dlaczego za niego nie wyjdziesz? Ach, jesteś zazdrosna? Och tak, bardzo zazdrosna. Bądźmy szczerzy, tykanie zegara jest naprawdę denerwujące. Mnie niespecjalnie to denerwuje. Zobaczmy, czy ma jakieś magazyny pod łóżkiem. O! Dobrze wiedzieć. Magazynów może nie ma, ale piłka jest. Jakie magazyny? O modzie! O fuj, tylko nie to. Szklany słoik z marynowanymi martwymi owadami. A nie, ogórki. Mózg mi zaraz eksploduje. Łatwo ulegasz fascynacji. Z nią nie mogę pogadać. Alright, copyright. Kilka książek z nieczytelnymi tytułami. Szafa może? A może ten stolik? Nie. Tykający zegar. Nie, wyjść nie mogę. Co tak jeszcze jest charakterystyczne dla niego? Nie wiem, plecak zabrał. Jego stara. Nie. Nie mogę jej usunąć na chwilę? Może tutaj? Za skrzynią? Co to, łóżko? Stół? Chyba stół. Fajne jest to, że jego stara nie ma pokoju, nie? Tak, to wiem. Książka chyba, nie? Do jasnej cholery.
Sofa? O! Co? Interagowałem z tym i nic się nie stało. No, ale trudno, ważne, że znaleźliśmy. Czas znów wykazać się mega skillem w układaniu obrazków. Albo mega szczęściem. 6! No i mamy problem. Chyba, że znów po skosie spróbuję. Chyba już zjebałem. Good to know, good to know. Zwaliłem już. Mój skill! No nic! Nawet najwięksi mistrzowie czasem zmaszczą sprawę. O! Kurde, nie! Dobra, może być. Zmarnowałem dwa ruchy, ale dobra. Nicość? Śmierdzi tu padliną. Gdzie jesteśmy? Iwa. Co to do diabła jest? A, coś się zjebało. Dom mu się zbugował. Czemu ta muzyka mi Corpse Party przypomina? Tego kolejne wspomnienie. Tak, ale dlaczego wszystko się tak kiełbasi? Nie wiem. Wspomnienia nie łączą się ze sobą tak, jak powinny. To musi być nieprawidłowe działanie maszyny ADG. Znów myślałem, że po ostatniej naprawie pośmiga kolejne pół roku. Nie można wierzyć tym idiotom z działu konserwacji. Nie martw się, mam już zapisane wspomnienie z młodości. Nadal jesteśmy w stanie to zrobić. W porządku, ale ja mu o tym nie powiem. Tak długo, jak jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, Johnny nie musi o wszystkim wiedzieć. Ja myślę, że to jest to. Nic nie możemy tu już zrobić. Wracamy do świata... A, chwila. Gotowy na finał przed aktywacją? Panie przodem. Czyli wracamy do świata rzeczywistego. Wstyd mi, ale naprawdę nie mogłem się tego doczekać. Akt drugi dopiero? Bilionami latarni morskich zwiększonymi na krawędzi nieba. Nawet zapomniałem, że tu akty są. Ja cię kręcę. Nie przeszkadzaj im. Tak łatwo ich nie wybudzisz, ale potrzebują koncentracji. To jeszcze nie skończyliśmy? A, do niego, dobra, to ma sens. To wszystko, co wie ten stary głupiec, he, wybacz, ale to wszystko, co mogę zrobić. Musi nam to wystarczyć.
Tak jest, pozostało już tylko połączyć twoje zarejestrowane pragnienie podróży na księżyc z pierwszymi wspomnieniami. Potem pociągniemy dźwignię i voilà, zanim się obejrzysz, będziesz na księżycu. Mam pytanie. Czemu nie możecie zrobić tego od razu? Jeśli sprawiliście, że Lili zniknęła, to znaczy, że możecie zmieniać ten świat. W takim razie nie moglibyście zrobić tak, żeby moje życzenie spełniło się tu i teraz? No właśnie! To by wyszło, jeśli miałbyś prawdziwy zestaw wspomnień. To znaczy? To czym to jest? Ta, czym ja jestem? Zaledwie kroplą lub, jak wolisz, płótnem, na którym malujemy. Ty zaś jesteś tylko algorytmem stworzonym w oparciu o Johnego. Starczającym, żeby oddać jego podobieństwa, ale dalekim od ideału. Możemy jedynie przygotować to płótno tak, aby tworzyło logiczną całość. Następnie przenieść twoje zarejestrowane marzenie do dzieciństwa. Później urządzenie wygeneruje twoje nowe życie, gdzie pragnienie zostanie ukierunkowane na twoje postępowanie. A wynik zostanie zapisany w pamięci prawdziwego Johnego. Więc jak widzisz, nawet pomimo tego, że jesteś z nas zadowolony, to jesteś tylko programem do odczytu. Znaczy to, że bez końca możemy cię resetować. Wystarczy. Och, nie bądź taka wrażliwa, wiesz, że to on nie jest prawdziwy. Jeśli naprawdę tak myślisz, to dlaczego tracisz czas, żeby mu to wyjaśnić? Szanujemy nasz czas. Idziemy. Dlaczego mu to wyjaśniasz, żebyśmy i my wiedzieli, o co chodzi, doktorze? Kim ja tak naprawdę jestem? I co, i znowu będziemy musieli przez to wszystko przechodzić? O, wait. Ach, to podsumowanie całej naszej nocnej pracy. Teraz trzeba będzie to wszystko łączyć między sobą? Widzę dwa zegary. Dwa kwiatki widziałem. Co to? No, no właśnie, w robaka się zmienił? Mogłeś przynajmniej mnie ostrzec. No co mam ci powiedzieć? Ja lubię być głową. W plemnik się zamieniłeś? Zapytałabym, czy to jakaś gra słów, ale boję się, że odpowiesz tak. Ona też! Nie, to duch. Ja pierdzielę, ale ze mnie zboczeniec. Załatwmy to szybko, głupio się czuję. Musimy tylko pamiętać, że wspomnienia trzeba ułożyć od najnowszych do najstarszych. I co? Połącz pasujące do siebie wspomnienia, aby przenieść zarejestrowane pragnienie. Okej. Moment. Jest królik. Okej, rozumiem, na czym to polega. Co tutaj jest jeszcze? Książka. Hej Ewa, sprawdź to. O, nom. Poważnie? Okej. To w takim razie już... To jest połączone, czy nie? Na wszelki wypadek. Nie, zaraz, to królik musi być. W ten sposób. Dobra. Księżka musi być tu. No i tam... Co? Zegar.
czyli moment. Ale to nie ma sensu, chwila. Książka musi być tu. Chociaż z drugiej strony zobaczymy, czy to i tak będzie działać. Okej, działa. Nie musiałem robić w ten sposób, żeby wszystko się stykało. Dobrze wiedzieć. Tada, musi nam to wystarczyć. Gotowy? Znasz mnie, zawsze jestem gotowy. Co, Riksiu? A ty jesteś gotowy? O, taki fajny pisiek. Super, sprawdźmy, jakie wspomnienia przywiózł z Księżyca. Panie przodem? Nie tym razem. Dobra, idźmy dalej. Chyba to trzeba robić. Czy? Okej, rozumiem. Wszystko jest takie samo jak w jego ostatnim dostępnym wspomnieniu. Zwykle, ale chociaż jakieś minimalne zmiany. Zwykle są chociaż jakieś minimalne zmiany, coś tu nie gra. Te wspomnienia wydają się czymś więcej niż kopią poprzednich. Są dokładnie takie same. To niemożliwe. Pragnienie zostało przeniesione, tak czy nie? Zostało. Znowu muzyczka z Corpse Party. Jeśli to naprawdę to samo wspomnienie, to musi być na klifie z widokiem na latarnię morską. Johnny? Co za niespodzianka, nie mamy tu zbyt wielu gości. Déjà vu, znów. Nazywam się dr Eva Rosalina, a to jest... Co, nie będę się powtarzał. Dr Neil Watts. Słyszałeś o Sigmund Agency of Life Generation? Och, jesteście z agencji. Wspaniale, właśnie myślałem o tym, żeby was wezwać. Lily, zrób nam herbatę, proszę. Lily! Zamroź go. Co dalej? Poczekaj tu, ponownie sygnał. Zobacz, czy będą jakieś zmiany. Z całą pewnością proces dobiegł końca. Zaobserwowałeś jakieś zmiany? Nie. Jak to możliwe, jeżeli jego pragnienie nie jest za słabe, to dlaczego nic się nie zmieniło? Może? Może trzeba zastosować coś mocniejszego? Z jego jeszcze wcześniejszych wspomnień? Tak wczesnych, do których tylko uda nam się uzyskać dostęp. Idziemy. To czemu od samego początku tego nie zrobiliśmy? Przecież jeszcze na osi czasu jego bachurska czasoprzestrzeń nam się została. Pragnienie Johnego o dostaniu się na Księżyc będzie wymagało jakiegoś impulsu. Dobrze więc. Co do, to nie jest film, który mieli puszczać. Och, dobrze. Przeszkadza ci to, River? Nie, ten może być. Spoko, chodźmy więc. Prze-
przy odrobinie szczęścia powinno wystarczyć, żeby zaskoczyło. Ale zaraz, gdzie jest Neil? Widziałeś film Na Księżyc? Fajny jest? Ech, jak dla mnie jest za bardzo pretensjonalne. Preferuję filmy trochę bardziej, och, je ne sais quoi. Nie mogę ludzi usuwać. Ta tylko jednym myślę. Na księżyc, kochanie. Och, Henry! Dobry Boże, jestem za bardzo zmęczona i głodna, żeby dalej odgrywać swoją rolę. Chyba powinnam sprawdzić, czy się coś zmieniło u Johnego. Muszę przedostać się przez Johna, by sprawdzić wyniki. Stary, przykro mi, ale że cię w to wciągnęłam. Wciąż to samo. Muszę spróbować go nakręcić w innym miejscu. Powoli ta sytuacja zaczyna mnie już bawić. Lili. Ale gdzie jest nasz kolega, kurde? Rzuciła encyklopedię prosto w twoją twarz, he? Zrobiła to? Zamknij się, koleś. Co wy tu robicie? Zaczyna się, zajmijmy dobre miejscówki. E? Czekaj. Nie przypominam sobie, żeby się to wcześniej wydarzyło. Coś się musi zmienić. Ej, nie ściskaj! Coś na fortepianie będą grać? Księżycowego? Moonlight Sonata, pewnie. To by było ten... no. To by miało sens, sekunda. To nie jest prawdziwa zmiana, to jest... Proszę o uwagę! O fuck!